Dobra, i 2000. Jakiś czas wcześniej, jakaś widzka mnie zapytała, no bo wiecie, my sobie na tym spiku siedzieliśmy czy coś, czy przyjadę kiedyś na jej osiemnastkę, nie? I jak powiedziałem, że tak, a potem się okazało, że kurwa, ta osiemnastka oczywiście jest i że mam zaproszenie, no, to ja przyleciałem do Polski, to w Rzeszowie było. Mecz już się rozpoczął, widzimy wymianę strzałów. Kule przelatują zaledwie kilka centymetrów od zawodników. Och, ten granat może zakończyć ten mecz. Unika eksplozji i jest trafienie! Co się dzieje? Czy skończyła mu się amunicja? Co on teraz zrobi? To jest magazynek! Niesamowite! Dodatkowy magazynek zadecydował o wyniku tego meczu. Nasz zwycięzca otrzymuje skrzynię z niesamowitymi skinami od K-Drop. Ale to nie koniec. Dla wszystkich widzów również mamy coś specjalnego. 2,50 na start oraz 10% bonusu do depozytu z powyższym kodem promocyjnym. Przyjechałem na te urodziny i to był ten sam mecz, kiedy Real Madrid wygrywał z Atletico Madrid, nie? W 2014 roku w Lizbonie. I oglądałem ten mecz, potem pojechałem na te urodziny, bo to gdzieś kurwa tam pod Rzeszowem było. Ogólnie kurwa z tych urodzin kurwa to ja prawie nic nie pamiętam, bo tak się napiłem, że mam tylko takie kurwa te, jakby kurwa jakieś slajdy czy coś, twarzy to tam kurwa nikogo nie zapamiętałem. No, poza tym, że była jedna ładna dupa. No i coś się tam z chłopakami śmialiśmy się, że coś tam, że zaraz pójdę ją poderwać czy coś. No. No i ja rzeczywiście następny dzień z nią umówiłem, ale jakby to nie jest ważne, bo no ona właśnie mi kiedyś playlistę tak podesłała i w tej playliście była ta piosenka i była też kurwa, był tam jeszcze jakiś blend, gdzie było kurwa kilku raperów i też, ale kurwa totalnie wam nie powiem co to było, ale chyba też był tam Miłosz i ten, nie? Nie, czy... Kurwa, no czemu wy ruchamy znowu, no? Ja miałem taki hotel na rynku. Hotel Rzeszów Rynek. Totalnie na rynku był. Jak jest ten kwadratowy rynek, to czy tam prostokątny. Dobra, może inaczej wpiszmy. O. To albo ja tu miałem hotel, albo tu miałem hotel. I pamiętam, że sobie siedzieliśmy tu w jakichś tych kawiarniach, bo nie wiem, w której stronie to jest, bo nie pamiętam, gdzie był ten kościół czy ratusz. I ona przyszła z taką grubą koleżanką. I wtedy też byłem na gokartach. To ja wam kiedyś opowiadałem taką historię, że rozpierdałem wszystkich na tych gokartach i nagle kurwa jakaś... Ktoś mnie tak kurwa rozpierdolił, nie wiem, jak powiedzmy tor miał 40 sekund, to mnie o 2 sekundy rozpierdolił. I nie wiedziałem o co chodzi. No i jechała jakaś osoba, miała takie uszka na kasku motocyklowym. I ona potem wyszła z tego karta, miała kurwa, nie wiem, 1,75 m, kurwa, idealne nogi. W skórę była ubrana, ściągnęła ten kask, kurwa, i piękna dziewczyna, nie? No. No. Odniesza cenę ta dupata z gokartów? Kurwa, teraz to ci nie powiem, jakby nie pamiętam, nie? Ale jakby pamiętam, jakie miałem odczucia w tamtym momencie. No. No kurwa, no w chuj dobra była. I ona potem wsiadła kurwa na jakiś litrowy czy wie jaki motocykl, kurwa. Pojechała. No. Dobra, gdzie jest ten rynek? Który to jest ten rynek? To jest rynek miejski w Rzeszowie. Może to ambasadorski? Tak, tu spałem, no. No, tu spałem. To tu było. Tanie na rynku. Taki przeciętny. Znaczy przeciętny. No spoko, kurwa, no jakby wiesz, no. Nie było jacuzzi, które ci lada robiło? No, taki zobacz. No. I pamiętam, ta dupa była u mnie na chacie. Znaczy, kurwa, tutaj w tym hotelu. I dzwoni telefon w tym hotelu. Odbieram ten telefon. I mówi do mnie, dzień dobry, tu recepcja. Mama imię dziewczyny prosi, żeby zeszła na dół. Ja mówię, ja pierdolę, kurwa. A to był ten, jakby to był ten sam moment, w którym ja zdawałem pokój i jechałem, więc chyba musieliśmy wyjść w tym samym czasie, nie? Uff, no. Ale zobaczę, czy ona się kiedykolwiek do mnie odezwała.
Gdzieś tam pisała gdzieś potem. Dobra, kurwa, jak ja cringe'owy byłem. Ja pierdolę ty. No. O kurwa. Nie wiem, czy mogę to przytaczać nawet. Ja pierdolę, jakiś ty. No nie, jak ja to przeczytam, kurwa, to się będziecie ze mnie śmiali. Nie mogę tego przeczytać. Nie. Ja pierdolę ty. No. Nie przeczytam, stary. Nie ma szans, nikuja, nie przeczytam tego. Nie, no chyba nie przeczytam, po prostu nie. No. Nie przeczytam. No za stówkę przeczytam, no ale tak to nie przeczytam. No nie ma szans, stary. Nie, no ale kurwa, to wstyd jak chuj, kurwa, to prawie 10 lat temu było, no wstyd jak chuj. Kurwa, nie chcę tych 100 zł chyba. No bo wy to szatujecie, będziecie mi XD pisać, że wujek wariat, jakieś inne rzeczy. No. No dobra, no to Nada mi napisała tak. To wybierasz się do rzew, czy nie? Ja do niej napisałem, sam nie wiem, bo po co? Ona, nie wiem, tak zapytałem. I jej napisałem, jak wpadnę, to cię wezmę na whisky z kolą. I ona napisała, wolę seks. Ja do niej napisałem, jaka ty bezpośrednia się zrobiłaś ostatnio. Jak to ludzie się wyzwalają w parę miesięcy. Ona, źle? Ja mówię, nie mówię, że źle, ludzie bezpośredni są spoko, wiesz o co biega. Nie musisz się zastanawiać. To czekam na tego drinka. Ha, tylko mnie nie zgłasz w klubie. A poza mogę? Za gwałt siedzieć, jak ktoś nie wyrazi zgody. Można wyrazić zgodę na gwałt? Nie wie, chyba tak. No to jest spokój, kurwa. No. Nie wiem, mogę jej napisać tak albo nie. No nie wiem, no kurwa, ja miałem mało lat wtedy. Jakbym swoje konwersacje słyszał. O. No. Wstyd jak chuj, stary. No bo ja w ogóle źle zrobiłem, nie? Bo wiesz, ona powinna napisać, siema, chcesz się ruchać? Ja bym napisał, no dobra, albo nie. No. No kurwa, cringe'a chuj, stary, to jest. A się chciała sama troszkę pokazać jeszcze dzieci, bo... Wiesz co, bo problem jest taki tych dziewczyn, że kurwa, jak mają możliwość, to nie dają, a potem nagle chcą dać. Jakby to pierwsze one są, moim zdaniem. Więc no. Nie, stary, ja mam zasady, znamy się dopiero 3 dni po tygodniu. No kiedy będziesz? Sakra. Nie było sensu finalnie, że nigdy na oczy nie widziałem. No i najpierw teraz to co z tym ruchaniem? Kurwa, stary, nie stać was na coś takiego. Ja ci powiem tak, jakby mi Sandra powiedziała, że spoko, to ja bym to napisał. Tylko, że jak ja bym się Sandra napisał, to zapytał o to nawet na mnie spojrzała i ty pierdolnięty chyba, kurwa, jakiś jesteś. Oczy nam się gubią, oddychują, kiedy oczy nam się gubią. Robię tu, robię tu, robię ujo. Jesteś spoko, wiesz, że w pamięci chcę tu chodzić.